Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie wszystkich parafian i gości w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Sisro. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Do Królestwa Bożego wejdą narodzeni na nowo, narodzeni z wody i z ducha, ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. Wejdą ludzie zbawieni, nie ze względu na swoje dobre uczynki, lecz zbawieni z łaski i miłosierdzia Boga, przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego otrzymali ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Dzisiejsza druga kolekta jest przeznaczona na nadzwyczajne wydatki. A oto intencje dzisiejszej mszy świętej. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bożeny chłopek z okazji urodzin. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgosi Radomyskiej z okazji urodzin, prosi grupa biblijna. O powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu przez wstawiennictwo świętego ojca Pio i świętej Rity dla księdza proboszcza Drab z Doboszewic na Dolnym Śląsku. O łaskę zdrowia i siły dla Elżbiety Drab w udzielaniu pomocy dla bliskich oraz opiekę nad nimi w chorobie. O intencję prosi ciocia Urszula z rodziną. O powrót do zdrowia dla Kasi i Franciszka, o intencję prosi grupa biblijna. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Franciszka i Haliny Banachowskich, intencja od marszałków. O łaskę zdrowia dla Kasi Kowalskiej, intencja od Olszewskich. O powrót do zdrowia dla Halinki i Frania Banachowskich, intencja od rodziny Olszewskich. Z okazji urodzin dla Marii Wieczorek, intencja od córki i wnuków z prośbą o Boże błogosławieństwo. O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla mamy i taty w dniu urodzin, intencja od córki z rodziną. O opiekę Bożą dla rodziny Staniszewskich. W dzisiejszej mszy świętej polecamy Bogu także dusze naszych drogich zmarłych. Zofia Lauryn, intencja od rodziny. Andrzej Wieckiewicz, intencja od rodziny. Sylwia Pawlina, intencja od rodziny. Helena Szopiński, intencja od rodziny. Krystyna Twaruk, intencja od Jacka z rodziną. Marelina Podczerwińska, intencja od Marii z rodziną. Józef Jasiński, intencja od rodziny. Kazimierz Pietraszewski, o spokój i radość życia wiecznego, intencja od córki z rodziną. Zofia Bystrek, o radość wieczną, o intencję prosi Maria Cebula. Emilia Krzak, intencja od Marii Serafińskiej i Antoniego Urbańczyka. Kazimierz Bednarz, drugą rocznicę śmierci, intencja od rodziny. Świętej pamięci Irena i Jan Cebula, intencja od rodziny. Świętej pamięci Stanisława Papciak, intencja od rodziny Ptak. Świętej pamięci Andrzej Rzadkosz w 11. rocznicę śmierci. Świętej pamięci Józef Jasiński, intencja od Andrzeja Gancarczyka. Świętej pamięci Magda Staniszewska. Świętej pamięci Józef Bieda, syn Ryszard, córka Anna i Józef Hornik. Thank you.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Kochani, przeżywamy dzisiaj niedzielę Chrztu Pańskiego. Jest to ostatnia niedziela, albo można powiedzieć pierwsza niedziela czasu zwykłego. Ostatnia niedziela już, kiedy jeszcze jest okres Bożego Narodzenia. Pełni świadomości tego, że dzisiaj koncentrujemy się właśnie na Chrzcie Pańskim i także na własnym Chrzcie. Stając na początku tej Eucharystii, przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości, przewinienia, byśmy mogli uczestniczyć godnie w tej Eucharystii. Się zmiłuj nad nami, Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wszechmogący wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego stąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny dla Syjonie. Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzę. Oto jego nagroda, z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego,
Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Oby niech będą dzięki. Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębicy. A z nieba odezwał się głos. Ty jesteś mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia wspomina chrzest. Pytanie, po co jest chrzest i co nam daje? Chrzest, który wprowadza do wspólnoty Kościoła. Chrzest, który zmazuje grzech pierworodny, który odnawia łaskę daną nam przez Boga, odnawia relacje z Panem Bogiem. Wszystkie te elementy są związane z Chrztem Świętym. I dlatego też pytanie, które pojawia się na początku, no dobrze, to po co był chrzest Jezusowi? Przecież nie potrzebował odnowienia relacji. Chrzest Jezusa, który dzisiaj mamy okazję przeżywać, jest tak naprawdę dla nas. Bo chrzest Jezusa, kiedy czytamy dokładnie Ewangelię, co się dzieje? W momencie chrztu Jezusa otwiera się niebo. Otwiera się niebo dla człowieka, który stoi. Pamiętamy, kiedy czytamy Pismo Święte od początku, niebo zostało zamknięte w momencie pierwszego grzechu, kiedy Adam i Ewa zostali wygonieni. Tu zaczyna się od nowa przymierze i następuje otwarcie nieba dla człowieka. Kiedy przyglądamy się dalej tej Ewangelii, widzimy,
że zstępuje Duch Święty, jest napełnienie człowieka Duchem Świętym, napełnieniem Bogiem człowieka. Kiedy brzmi głos, jest ten głos, który brzmi imię, to jest mój Syn umiłowany. Człowiek uzyskuje godność dziecka Bożego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj wspomnienie naszego chrztu. Ciekaw jestem, każdy sobie sam musi odpowiedzieć na pytanie, które zadaję teraz. Czy pamiętasz datę chrztu swojego? Nie chodzi o rok, bo pi razy oko to każdy z nas wie. Ale czy dzień? No bo dzień narodzenia każdy z nas pamięta. Ale dzień narodzenia dla Boga? To jest pytanie dla każdego z nas. Jeśli nie pamiętasz, niech to będzie twoja praca domowa, żeby sprawdzić, którego dnia narodziłeś się dla Pana Boga. Chrzest, który jest, który przeżywamy, kiedyś był dla dorosłych, dzisiaj jest to chrzest większości dzieci. Kiedy pierwsze związane jest z podstawową rzeczą, wyznaniem wiary. Jest to dzisiaj w formie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, wtedy wyrzekamy się tego wszystkiego, co złe i mówimy, że wierzymy w Pana Boga, czyli stajemy gotowości odwrócenia się od wszystkiego, co jest niewłaściwe, by krążyć i iść drogą śladami Jezusa w naszym życiu. I dlatego to jest początek wyznania, który pozwala nam podejść do momentu chrztu. I zobaczcie, sam chrzest, polewania głowy wodą jest, pamiętacie ten tekst? Powinniście, bo w każdej chwili każdy z was ma obowiązek w niebezpieczeństwie śmierci ochrzcić drugiego, jeśli będzie sobie życzył. Czyli imię. Na przykład podpowiedź Rafale. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg woła Ciebie po imieniu. Rafale, Katarzyno, Piotrze, Stanisławie, jakkolwiek. Bóg woła Ciebie po imieniu. Nazywa Ciebie i rozpoznaje Ciebie po imieniu, jakim specjalnym jesteś dzieckiem. To moment otwarcia dla Ciebie nieba, które jest, którego jesteś wezwany, do którego jesteś zaproszony. I dlatego w modlitwie tej jest moment namaszczenia, jest jak gdyby zesłania Ducha Świętego. Jest to moment namaszczenia. Kiedy czytamy Pismo Święte, kto był namaszczony? Król? Prorok? Albo kapłan? Stajesz się królem, kapłanem i prorokiem. Stajesz się królem, bo jesteś dzieckiem Boga. Stajesz się prorokiem, bo masz możliwość głoszenia dobrej nowiny, głoszenia orędzia Boga, słowa Pana Boga drugiemu człowiekowi. Stajesz się kapłanem, bo możesz modlić się i kierować modlitwy do Pana Boga. To jest godność kapłańska, królewska i prorocka, którą otrzymujesz. I ten moment Chrztu Świętego jest zawsze związany z dwoma elementami, a mianowicie białą szatą i świecą. Kiedy przyglądamy się i wchodzimy do świątyni Boga, gdzie świeci światło? Gdzie świeci świeca non-stop? Przy tabernakulum. Symbol obecności Boga. To każdy z rodziców otrzymuje, by dziecko miało swoje światło, swój symbol, który ciągle będzie płonął jako obecność Boga. Bo dziecko w tym momencie staje się, tak jak każdy z nas przez chrzest, świątynią Boga, w której powinno
świecić się światło Jego obecności, że On tam jest. Bracia i siostry, zobaczcie, jak cudowny i pełen łaski jest Bóg, który dla każdego z nas woła Ciebie po imieniu. Otworzył niebo. Nazwał Ciebie dzieckiem Bożym i daje Ci godność kapłańską, królewską i prorocką. Po to, byś był świątynią. Wzywa Cię po imieniu. Po to, byś był człowiekiem, który umie szerzyć Jego miłość drugiego człowieka, Boga do człowieka. Byś umiał, tak jak dzisiaj jest między innymi w Ewangelii napisane, pokazywał drugiemu człowiekowi, rozpoznawać Jezusa w tłumie. Bracia i siostry, to Ty jesteś wezwany po imieniu, by umieć rozpoznawać Jezusa w tłumie i wskazywać drugiemu człowiekowi, by mógł pójść za Nim, by mógł otrzymać tą samą godność, jaką Ty masz. Pamiętaj, jak cudownym człowiekiem jesteś, bo Bóg Cię umiłował, że jesteś wezwany do jednego, każdy z nas, do świętości, do adoracji Boga w sercu, do adoracji Boga, który chce mieszkać w Twoim życiu każdego dnia. Amen. Kochani, zawsze mamy wyznanie wiary. Dzisiaj z racji chrztu Pańskiego odnowimy sobie przymierza chrztu świętego. Niech każdy w tym momencie w swoim sercu odpowie Panu Bogu, że wyrzeka się z szatana i wierzy w Jezusa Chrystusa, bo jest dzieckiem Boga i świątynią Boga każdego dnia. Dlatego każdego z Was pytam, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Panie, wszystko, czego pragnę, to jest życie w wolności, którą mi ofiarujesz. Pragnę wyrzec się wyborów, w których nie ma miłości oraz wszelkiego grzechu w moim życiu. Wyrzekam się niesprawiedliwości, przemocy, braku poszanowania, godności ludzkiego życia. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Panie, są chwile w moim życiu, kiedy szatan zwycięża. Atrakcje dnia codziennego, wielkie nagrody i obietnice. Dziś chcę to wszystko odrzucić, zostawić za sobą puste przyrzeczenia i obiecać, że nie pozwolę, aby szatan oddzielił mnie od Ciebie. Moje serce nie będzie już puste i obojętne na zło dzisiejszego świata, a ja nie będę manekinem zobojętniałym, którego ciągle można przestawiać. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Panie, odnawiając swoje przyrzeczenia, chcę być jedno z Tobą. Chcę dziś przyrzec Tobie, moim braciom i siostrom, że będę żył oddany całkowicie Tobie i będę Twoim sługą. Wyrzekam się zła i wszystkich jego dróg, które oddzielają mnie od Ciebie. I dlatego pytam, czy wierzysz
w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Panie, Ty mi dajesz siłę i moc każdego dnia. W Twoje ręce dziś składam moje radości i cierpienie, moje smutki i kłopoty. Od dziś chcę z Tobą kroczyć każdego dnia. Pomimo mej maleńkości i słabości chcę dążyć do świętości, a wiem, że mi Ty w tym pomożesz. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Jezu mój, Panie i Zbawicielu, moje życie jest w Twoich rękach. Wierzę w Ciebie, pragnę zmienić moje życie i być bliżej Ciebie, ofiarując siebie w miłości Tobie i moim bliźnim. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Duchu Święty, Jezus obiecał nam, że nie zostawi nas sierotami. Wyzwól w nas ogromny ogień miłości, który płonie ponad wszystkim. Niech Twoja miłość przelewa się przeze mnie na innych. Niech wypełnia pustki, gdzie jej brakuje, niech przelewa głębię. To ja dziś obiecuję, że tego bogactwa, które płynie od Ciebie, nie dotknie żadna inflacja. Każdego dnia moje życie będzie większą pełnią, bo Ty jesteś przy mnie. Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa dał nam życie z wody i Ducha Świętego, przebaczając nam nasze grzechy. Uzdrów mnie, Panie, bym stał się zdrowy. Ratuj mnie, bym doznał ratunku. Podtrzymaj mnie, kiedy będę upadać. Jestem fragmentem nieba, stworzonym i kochanym przez Boga, wezwanym przez Chrystusa, który obiecuje mi zbawienie. I dlatego dziś chcę głośno Mu powiedzieć: Panie, jestem Twoim niewolnikiem. Chcę Ci służyć najlepiej, jak potrafię. Wchodząc pamiątkę chrztu Pana Jezusa w Jordanie, zjednoczonym w Duchu Świętym we wspólnej modlitwie, prośmy Boga Ojca w naszych wspólnych potrzebach.
Módlmy się za Kościół Święty, by wszyscy wierzący odkryli źródło życia Bożego w darach otrzymanych od Boga na Chrzcie Świętym. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Módlmy się za mieszkańców ubogich krajów, które zmagają się z brakiem dostępu do wody, aby przestali cierpieć niedostatek, a w duchu rozpoznali Chrystusa, źródło wody żywej. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Módlmy się za katechumenów i nowo ochrzczonych, aby rozwijali w sobie dary łaski otrzymane przez posługę Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie rodziny, aby w jedności Ojca, Syna i Ducha odnajdywały źródło miłości i siły w codziennych zmaganiach. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach dzisiejszej mszy świętej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bożeny Chłopek, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgosi Radomyskiej, o powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu przez wstawiennictwo świętego ojca Pio i świętej Rity dla księdza proboszcza Drab z Doboszewic, o łaskę zdrowia i siły dla Elżbiety Drab, o powrót do zdrowia dla Kasi i Franciszka, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Franciszka i Haliny Banachowskich, o łaskę zdrowia dla Kasi Kowalskiej, o powrót do zdrowia dla Halinki i Frania Banachowskich z okazji urodzin dla Marii Wieczorek, o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla mamy i taty w dniu urodzin, o opiekę Bożą dla rodziny Staniszewskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy odeszli do wieczności, a szczególnie Zofia Lauryn, Andrzeja Więckiewicz, Sylwię Pawlinę, Helena Szopiński, Krystyna Twaruk, Marelina Podczerwińska, Józef Jasiński, Kazimierz Pietraszewski, Zofia Bystrek, Emilia Krzak, Kazimierz Bednarz, Irena i Jan Cebula, Stanisława Papciak, Andrzej Rzadkosz, Józef Jasiński, Magda Staniszewska, Józef Bieda. Niech życie Boże, zapoczątkowane na Chrzcie Świętym, zaowocuje przebywaniem na wieki przed obliczem Bożym. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli wierni przyrzeczeniom chrzcielnym i rozwijali nasze życie wewnętrzne przez codzienną modlitwę. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, który posłałeś na świat swojego Syna, aby obmył nas wszelkiego grzechu, przyjmij nasze dziękczynienie i wejrzyj łaskawie na prośby, które do Ciebie dzisiaj zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezusie,
Módlcie się, aby moim i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu, objawieniu się Twojego miłowanego Syna. Niech one przemieniają się w ofiarę Chrystusa, który zgładził grzechy świata, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. W górę serce. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. Twój głos rozległ się z nieba, abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. Duch Święty, wstępując w postaci gołębicy, dał świadectwo, że Chrystus, Twój sługa, został namaszczony i posłany, aby głosić dobrą nowinę Bogu. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na męk, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jeźdźcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na tej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Powstańmy i wołajmy razem zgromadzeni do naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
ciało i krew Chrystusa, niechaj wystrzegą na życie wieczne. Thank you.
Módlmy się. Posileni świętymi darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna, zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli przez Chrystusa, Pana naszego. Siądźmy na chwilę, kilka ogłoszeń. Kończy się czas okresu Bożego Narodzenia, dlatego też zwracam się z prośbą o pomoc. Jutro w poniedziałek o godzinie 6:00 pomoc w rozebraniu dekoracji bożonarodzeniowych. Także bardzo gorąco proszę jutro o godzinie 6:00. Także jutro w poniedziałek o godzinie 7:00 spotkanie Rady Parafialnej. W środę jak zawsze wystawienie Najświętszego Sakramentu. Powoli kończy się nasz ten remont, który jest tam, łazienek w Makuchol, także z całego serca dziękuję. Chciałbym podziękować dzisiaj tylko szczególnie dwóm osobom za ostatnie dwa tygodnie, a mianowicie panu Staszkowi za niesamowite tam pracę podłączenia gazu, odgrzewania i panu Danielowi, który zrobił niesamowitą sprawę odnośnie naprawienia panelu. Ja myślę, że czas powoli zrobić taki Yellow Book Parish, Yellow Book, który będzie dla wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z fachowców, by mogli skorzystać przede wszystkim też z naszych parafian, którzy naprawdę są wyśmienitymi fachowcami, którzy naprawdę potrafią wiele zrobić. Także z całego serca Wam dziękuję. Osoby zapisane do naszej parafii mogą uzyskać informacje o ofiarach złożonych w roku 2021. Na naszą parafię w ten sposób będzie można odpisać tę kwotę od podatku. Kochani, przy wyjściu są do odebrania koperty, nabyć tygodnik niedziela. Są też małe kropidełka, które można tam nabyć. Także z całego serca zachęcam do zatrzymania się z tyłu kościoła. Kochani, też jeszcze jedna taka informacja, a mianowicie pod koniec tego miesiąca będzie podana decyzja kardynała odnośnie Renewing My Church, czyli jednoczenia parafii czy grupowania. Jak wiecie, my byliśmy w takiej grupie czterech parafii, a mianowicie St. Leonard, St. Pius, Our Lady of Charity i nasza parafia. Zostały wysłane reprezentanci parafii, dyskutowali razem z proboszczami. W sumie było tak dwie propozycje przedstawione. Jedna jest tam trzy, ale dwie takie istotne, a mianowicie połączenie St. Leonard, St. Pius and Our Lady of Charity jako jedno i nas zostawienie pozostawienie sobie samym, a drugie takie to było St. Leonard and St. Pius, połączenie ich razem, a nas połączenie razem z Our Lady of Charity. Jak będzie? Powiem pod koniec miesiąca. Jak dostaniemy informację, a mianowicie 25 będzie spotkanie proboszczów z kardynałem, a później będzie 27 ogłoszone dla wszystkich, także jakkolwiek będziemy żyli i pamiętali o tym, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Żeby tylko nie rosła plotka. Nie zamykamy kościoła. Żeby nie było plotek, bo później zaraz urośnie, że kościół będzie zamykany, coś. Nie. Nie zamykamy kościoła. Będzie później proces cały, ileś tam miesięcy, czy nawet roku, nawet odnośnie współpracy, jak to zrobić. Od lipca będzie trzeba, nie wiem, tam prawdopodobnie uzgodnić mszę i tak dalej wspólnie, jak w którym kościele, o której. Wiele nie zmieni się dla nas, będących tutaj w ławce, także prosiłbym tylko o modlitwę, o spokój i radość duszy, żeby po prostu normalnie to przetrwać, spokojnie z całym tym naszym bagażem. Chciałbym podziękować dzisiaj. Na początku sobie pomyślałem, że podziękuję wszystkim trąbkom, ale może być to źle odebrane dla wszystkich tych z instrumentów dętych. Także z całego serca dziękuję Wam oraz głosowi, który wrócił po długiej przerwie i nam ubogaca. Także razem z Panem Witkiem, także z całego serca Wam dziękuję za ubogacenie tej Eucharystii piękną muzyką. Kochani, pamiętajmy też w naszych modlitwach o wszystkich chorych. Mamy sporo też chorych wokół nas.
z naszej parafii, którzy też są w szpitalach, także bardzo gorąco proszę, bądźcie ostrożni, bo nie ma żartów, także prosiłbym, żebyście uważali na siebie. Pamiętajcie o tym, że jesteście wielcy, bo jesteście dzieckiem Boga, jesteście świątynią Boga i szanujcie to, by światło Boga było każdego dnia w sercach waszych. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Życzę miłej niedzieli.